Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie w Plague-Ing. Ogólnie gierka taka no, mech, że tak powiem. Można się troszkę tutaj pobawić, ale taka ogólnie jest mech, że tak powiem. Bo gierka okej, nie mogę na nią narzekać w sumie, no bo gierka jest ogólnie fajna. Ale you know, każda gra się po jakimś czasie nudzi. A ta gierka jest taka, no, zwłaszcza jak przechodziłem bakterie, wirusa i grzyba próbowałem przejść kilka razy i nie przeszedłem grzyba, no to nie bawiłem się nowymi tymi, no to nowymi opcjami, to mi się nudzi gra. Więc wiecie. Był failowy film. Tak jak FNAF nie nagrał mi się dźwięk z gry, tak tutaj mi się nie nagrał dźwięk z mikrofonu. I w sumie nagrałem calutki odcinek z Plague-u, właśnie z wirusa, i wyszło na to, że się nie nagrał mikrofon. Postanowiłem, że mam to gdzieś, nie zrobię czegoś takiego, że wystawię bez mojego głosu odcinek, no bo to nie ma sensu przecież. No to nagrywam jeszcze raz, no cóż. Więc tak jakby nagrywam to drugi raz, to tym bardziej mi się w to grać nie chce, więc przepraszam, jeśli będę taki lekko przymulony przy tym, no ale rano miałem ochotę pograć w Plague-Ing, a nagle wyszło na to, że mi się nie nagrało. Później przyszedł do mnie Pafton Play, poszedłem do niego, pogadaliśmy, pograliśmy w piłkę, coś tam, no to kurde, czas mi fajnie zlatywał, a ja nie mogłem sobie zostać w domu, no u niego nie mogłem sobie zostać, no bo kurde, muszę wrócić, nagrać odcinek, więc wiecie, dlatego mogę być taki lekko, taki mech. Lekko zdenerwowany ze względu na to. Znaczy w sumie tamten odcinek i tak nie był jakiś mega, no bo nie przeszliśmy wirusa. Ale you know, jednak był już nagrany odcinek. To jest różnica. W tamtym odcinku te dwa kraje, całe Stany tutaj, strasznie mi się stawiały, czyli zarażałem cały świat, już zaczynałem zabijać, a Stany jeszcze nie były zarażone. Znaczy zarażone, były zarażone, ale im tak szło zarażenia krew z nosa, zobaczcie. USA, medycyna spowalnia szerzenie się choroby. Musimy uodpornić się na lekarstwa. To jest podstawa na teraz, bo nie mogę powiedzieć na dzisiaj. Musimy uodpornić się na leki. A i nowość, bo w tamtym odcinku odblokowałem, jest coś taki, mamy teraz taki genotyp, że nie tracimy coraz więcej punktów za dewoluowanie tych samych objawów i tak dalej. Co też jest fajne, no bo to jest oszczędność jednak DNA, punktów DNA. Zawsze coś. Dobra, musimy być mocniejsi na choroby. Pyk. Uodpornienie. Bo to medycyna spowalnia. I się już zaczyna skakać ta zaraźliwość. Widzicie? Była już raz. A nie, wysypki nie było raz, kurde. No ale wszystko kosztuje tyle samo, no. Formalnie wszystko kosztuje tyle samo, uwierzcie mi na słowo, bo sam to zauważyłem. Dobra, no to gramy, czekamy. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Pięknie, dawajcie punkciki. Idziemy w zimno, bo musimy do zimnych krajów się dostać. Bo na ciepło jesteśmy ogólnie, bo mamy też taki gen. Taki od początku. O, widzicie, drugi raz i nadal kosztuje mnie to tylko 3. Więc właśnie o tym mówię. Ja ciągle patrzę się na to USA, no bo mnie... Boli mnie to, dlaczego aż tak ciężko jest ich złamać, to USA. Przyleciał komar. Nie wiem, czy słyszeliście. Ale idę i tak w powietrze, nie chcę komara. Wolę iść w powietrze. Bo zaraźliwość szybko skacze dzięki powietrzu.
Olga, 33 punkty. O, nudności też były na dosu za 3. Drogą wodną. Kolejne uodpornienie na leki. Musimy się uodpornić na leki, bo to bogate kraje, które właśnie mają dobrych lekarzy, ciężko się zarażają, zauważam. Na wersji na telefon nigdy czegoś takiego nie było, że... Medycyna okej, spowalniała chorobę, ale nie do tego stopnia, że kraje prawie wcale nie ten... Nie ewoluowały. Znaczy ewoluowały. Idziemy w to? Cesarz 20 punktów. Nie wiem, czy chcę to marnować w ten sposób. Cesarz 27. Dobra, idziemy w to. Zwoga złego wolę w tą stronę. Czekamy. No i ziku. Teraz w ciepło troszkę. I czekamy, aż się zarazi. Widzę, że tutaj USA wreszcie się troszkę poddało, ale jeszcze Kanada jest taka mech. Więc tak jakby poczekajmy, mamy czas. Warto zużyć 36 punktów? Nie, nie warto, bo później będzie mi ciężko zrobić punkty. Jeśli będę miał tak z 55 punktów, to okej, to kupię to, ale nie w ten sposób. Tak się nie bawimy. Dobra, USA się poddało wreszcie. Dawaj, 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 dawaj. Roślin. Anemia. Weź, idź z doboru. Przenoszenie się drogą... szczurów i gołębi? Tak myślę. Bo tutaj musi się to rozprzestrzenić. O, dobra, poszło do przodu. No anemia, daj mi spokój. Get the fuck out. Ale idzie. Ale jeszcze niektóre kraje się tak łatwo nie dają. Co mnie troszkę boli. No teraz wysypka. No weź. Ja rozumiem, że wirus jest niestabilny, ale... Yeah! Yeah! Dobra, zostawiam wysypkę już. Jak musi ewoluować, aby zabijać. I know it. I knew it. Lecimy powolutku. To jest nowa niegroźna choroba. Easy stuff. Ale już idzie zapalenie płuc. Oj, coś czuję, że za późno chyba wyszedłem z tym. Kichanie poszło. Odwołane. Obrzęk płuc. Kanada. Afryka. Easy. Dawaj, dawaj. No co jest? No proszę, nie. No nie, no nie wybijecie mnie, no. Please. Zostawcie mnie w spokoju. To zwiększa śmiertelność, idziemy w to. No dawaj, 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 proszę. No kurde, jaka dupna śmiertelność. No w tym tempie tutaj nie wybije świata, nie ma mowy. No kurde, jeszcze wszystkie ten z klubu, no Boże, no tu już ciul, już nie ma szans. Nie ma co, kurde, z taką prędkością zabijania to jest... Kurde, mogę się po dupie podrapać w ten sposób. Tia, super. Dobra zabójczość. Jasne, tak, super. Świetnie. Jak mi się udało zarazić cały świat, to kurde... Ja nie mogę, jakie to jest...
Jezu, jakie to jest radzieckie. By się udało teraz, kurde, cały świat zarazić, to kurde, nie miałam punktów, żeby zabijać. Kurde, ni to w dupę, ni to w oko. Raz źle, raz źle. No nie wierzę, no halo. No nie no. Tryb litości. Pozwala odblokowywać nowe typy chorób poprzez ukończenie gry w trybie łatwym, zamiast normalnym. Nie chcę trybu łatwego. Ja nie chcę trybu litości. Ja nie potrzebuję litości. Chamie, przeszedłem ten tryb. Weź ty iść do boru. Typ choroby, wirus. Dziękuję za info. No i zaczynamy wszystko od nowa. Jej! Wszyscy się cieszą. Super. No to dawaj. Kaszel. Kurde, mógłbym zostawić ten kaszel, bo to mi dużo zaraźliwości daje, ale nie chcę. To jest zły pomysł. Oj, coś tego nie widzę. Taki mech. No dawaj. Jezus Maria, co się tak zbiera, jakby chciała, nie mógł. Dawaj. Kaszlu nie może być. Odpuść sobie wirus. Takie mech. Kurde, gra mi wyskoczyła z trybem litości. No genialnie, super. Gra chciała być dla mnie litościwa. Tak ci w smak. Dawaj. Pięknie. Dawaj, no. Kurde, nie mam nawet jak komentować tej gry, szczerze mówiąc. Taka mech ta gra. Ni to do komentarza, ni to do pośmiania się, nic. Kurde. Powietrze 2, dawaj. Ciśniesz, Marina. Pyk. Torbiele, podziękuję torbielom. No dawaj, zarażaj szybciej, no. Wirus. Kurczę, zbiera się jak sójka za morze, no. Potężne sztormy uderzają. Patrzcie jak poszło, kurde pięknie. No i pięknie. Anemi, dziękujemy. Zwierzęta gospodarcze. Bo jestem na większości kontynentów i to w różnych miejscach, więc zwierzęta gospodarcze, jak przejdę przez granicę, to będzie gites majonez. Taki mam plan.
A co z niego wyjdzie, to się już zobaczy. Na razie zbieram sobie na jeziku punkty, bo nie chcę na razie bardzo w nic iść. Gołąb. Woda. No i na razie tyle. Kurde, niewygodnie mi. Okej, no to lecimy z tym staffem. Nie chcę bezsenności się. Odpuść sobie. Wirusie, ty mój kochany, odpuść sobie. Słyszałem cię. Nie. Dobra. Teraz już tylko zbieramy punkty na śmiertelność, jak na moje. No i ewentualnie dewoluowanie tych rzeczy, no. Bo już raczej gołębie, powietrze, woda, to wszystko raczej zrobić swoje, jak na moje. A później nam jest bardzo potrzebna śmiertelność. Bardzo nam jest później potrzebna. A biją nam punkty nieźle, więc spoko. Tylko chciałbym cały świat zarazić. A tak średnio mi to idzie. Jezu, weź wirus, bo ty mi zżerasz punkty, no. Kurczę, no. Bo muszę się uodpornić na leki. Widzę, że to inaczej nie zadziała. No tu mam na ciepło i na to. No to tutaj na wodę chyba nie potrzebuję na dwójkę tego brać, żeby... No god damn it. Ale mnie denerwuje ta bakteria. Dobra, czy został jeszcze jakiś? Nie został żaden zdrowy kraj. Ale nadal nie... zaraziłem wszystkich. No kurde, no co tu się dzieje? No patrzcie, jak tu idzie krew z nosa. Co jest? Dlaczego? Potężne sztormy uderzają. A ja teraz chcę tylko punkty na dewoluowanie tego. Dobra, YOLO. Niestabilność genetyczna. I jedziemy po prostu, niech się sam ewoluuje. Najpierw kaszel. Później nudności, proszę. Niech się sam wyrobi. Nasz wirusek. Niech się sam sobą pobawi. Kaszel mi zarazi dużo. O, patrzcie, zapalenie płuc. On się już sam wyrobi, według mnie. On szybko się ewoluuje, to teraz to już w ogóle będzie szybko się ewoluować. A mi będą skakać co jakiś czas punkty. Obrzęd płuc, pięknie. Jedziemy z tym. Dobrze. Włochy przewodzą. Okej. Anemia. Pięknie. No dawaj, dawaj, dawaj. Ja tylko lek mogę zwalczyć ewentualnie. No dawaj, wilosiku. No kurde, byłeś taki wciul niestabilny. A teraz jak ci nawet dałem, żebyś dodatkowo był niestabilny, to kurde nic nie robisz prawie, no. Wirus. No nie wierzę, no. Nie możesz pójść w coś bardziej śmiertelnego. Ja nie mogę, będzie chodził tak naokoło. Już jest 50%. Nie, jak to teraz przegrywamy, to ja kończę nagrywać, nie. Bo ja nie mam zamiaru się trzeci raz z tym bawić, nudzi mi się to. Jezu, ale... O Boże, ale zabija. Dobry wirus.
Ja nie mogę. No tak, już jest kurde 85% prawie. Po co to komu? Świetnie. Zaraźliwość prawie wcale. Pardon, zaraźliwości nie ma. Ale kurde. No tak. Standard. Już nic mi nie zrobię, już po mnie. Super. Świetnie. Jakie to jest wredne. Jak chciałem go powstrzymać, to ciągle mi wyskakiwało jakieś od niego ulepszenie. Kiedy mu kupiłem ulepszenie, żeby jeszcze bardziej był niestabilny, zwiększając częstość losowych mutacji, to nie, to kurde się obraził i mi w ogóle nie mutował. That makes sense. No, tak. Fajna gra. Polecam każdemu, kto ma słabe nerwy. Bardzo fajna gra. Polecam. Serio. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Nie mam zamiaru tego przychodzić trzeci raz, bo nie mam już do tego nerwów. Ten wirus jest zawsze wredny. Zawsze robi ten sam numer. Już rano 3 razy go robiłem. Za 4 razem mi się nie udało, więc się poddałem. Teraz 2 razy wystarczy mi, naprawdę. To jest 6 razy jednego dnia. Naprawdę mi wystarczy. Dobra, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!